Okej, hej, cześć, siemano wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku. A raczej na pewno nie chcę czołowego zderzenia, nie chcę. Wygraj konkurs driftu z Fishem. Fish, stary, dzwoniłeś do mnie, śmierdzisz rybą, zostawiamy cię na koniec. Bo mi się nie podobasz. Sprint. CJ rządzi, wysoki, teleport. Nikt tu nie rządzi, ja kupiłem Lambo. Nieważne, że połowa gry, a ja mam najlepszy samochód i raczej nie muszę się... Ale to jest dobre, bo na odcinkach nie muszę się za bardzo wyśleć, żeby coś wygrać. A na przykład tym Dodge'em już pod koniec... Co to za roślinka taka dziwna? Tym Dodge'em pod koniec już się musiałem naprawdę ciut napocić, żeby to wygrać, więc... Dlaczego drift? Nie no, sprint, a co to była? Wygraj próbę driftu z Amy i menu. To jest próba driftu? Czekaj, bo ja teraz... Mam trochę nasrane w głowie, ale punkty za drift kompletnie żadne mi się nie liczą w tym momencie. Musiało się coś pomylić chyba im. Bo z tego co mi się wydaje, po prostu mam pierwszy do mety dojechać. Bo to jest sprint, a u góry jest inne oznaczenie. No, też tak mi się wydawało. Na pewno coś jest zepsute, bo na pewno podpis jest zły, bo jak może Amy i menu być na zielono? Coś, po prostu jeden głupi błąd, wiecie, tam pomyłeczka, źle przypisali napisy do czegoś. Źle przypisali, ja jadę prawą stroną, bo lewą nie można. Ja już się postrałem, że będę musiał teraz tym Lamborghini niedostosowanym kompletnie, bo on jak jest dostosowany, to jest spoko, ale niedostosowany w drift chodzi, Boże, jak kaczka z wody startuje, no ma problem po prostu, nie? To jest trudne, kaczka ciężka, skrzydełka małe, jak się ożre czegoś tam, glonów, no to ma problem. A tu w zakręt też ma problem, no ja tak, coś się dzieje, nie? Z tym driftem. Pomylili. A w ogóle Magnusa też nie widzę, nie mam pojęcia, gdzie on jest, chłopina, biedny. Biedny chłopina, gdzie on jest? Nie wiem, proszę, nie mam pojęcia. Ja się z nim podobno ścigam, jestem pierwszy od samego startu, tak jakby w ogóle go nie zrespiło. Ale to nic, jedźmy przed siebie, wiecie, bo może nas dobędzie, ja mogę mieć niechcący jakąś wpadkę czy wypadek. Mogę w coś przywalić, for example, przeżyłem. Mogę mieć dachowanko czy inne rzeczy tego typu i to by nie było wtedy dosyć miłe. Nie sądzicie? Bo ja bardzo sądzę. Ja bardzo sądzę. Zakręt, przed którym trzeba hamować. Git. Aha, i chciałem was zaprosić, jeśli nie wiecie, że prowadzę drugi kanał, taki bardziej, nie wiem, nazwijmy to ogólnoświatowym, tam macie prezentację, gdzie on jest, Kutas? Macie prezentację wszelakich modyfikacji, tych, których oczywiście mi się udało zainstalować, bo na przykład załóżmy na 10 modyfikacji, znam, no kurczę, na 30 w przesadzie, na 31 mi się na przykład nie uda zainstalować, bo coś mi nie chce śmigać i to głównie dotyczy modów na skryptach, modów na wtyczkach czy na pluginach, jakichkolwiek i to czasem nie chce działać, aczkolwiek a wszystkie samochody, bronie, nie nagrywam na przykład nowych strojów dla postaci, bo to jest bez sensu, tego jest dużo instalacji, a ludzie, choć w sumie nie jest tak dużo instalacji, tyle co przy samochodzie, ale ludzie tego tak nie oglądają, więc po co? Wszystko praktycznie nagrywam, więc możecie sobie wejść, macie GTA, chcecie je moldować, ale też chcecie grać przez online, to oczywiście możecie sobie wziąć i odbierzmy od niego, zaraz wam wytłumaczę. Later. Możecie sobie oczywiście zainstalować GTA tak, że wysoki, dawaj. Czekaj, wygrałem sprint z Magnusem, ale to jest ponownie to.
Nie wiem, czy coś innego na pewno. Tak, że na przykład macie oryginalne gitary, tak jak ja na przykład, i chcecie grać przez online, ale chcecie też modować. Bierzecie cały ten folder, kopiujecie gdzieś indziej i tam gdzieś indziej go modujecie. I w sensie macie zwykłą kopię do grania w online na jednym miejscu w dysku, a drugą kopię gdzieś tam na innym, w innym miejscu do modowania i wtedy sobie odpalacie na przemian. Zależy, czy chcecie grać na modach na singlu, czy chcecie grać sobie normalnie w czystej wersji gry i w online, więc to jest kwestia wyboru. Możecie mieć tak i tak, ja tak mam na przykład zrobione, bym powiedział, że tak można, aczkolwiek wcześniej sobie nie potrafiłem z tym poradzić, ale w sumie to jest dosyć proste, tylko ważne jest, żeby modować ten folder drugi, nie ten pierwszy, bo jeśli zmodujecie pierwszy, to drugi wam zostanie tak jakby... Nie możecie modować kopii instalacyjnej. O tak, tak, nie wiem, czy wam dobrze wytłumaczyłem. Instalujecie załóżmy na przykład na H, na dysku H, to nie możecie, i jeśli na przykład z H skopiujecie na K, gdzieś tam w piździec, to już jest mój ostatni dysk K, to już jest po tyłach, i tam na przykład skopiujecie, jeśli tam skopiujecie, to wtedy tamto jakby modujecie. Nie to pierwsze, tylko to drugie modujecie. Bo to nie będę tłumaczył, z czego to wynika, ale po prostu tak trzeba. I już. I możecie naprawdę grać na modach. Są zajebiste modyfikacje, nie wiem, grafiki same, jest po prostu pięknie. A jakie samochody cudowne robią. No, ludzie, moderzy do GTA, to też jest teraz w tym momencie wysoki poziom. Oni powinni być zatrudnieni, kurczę, normalnie w Rockstar, i gdy Rockstar wypuści standardową wersję gry, to oni powinni mieć gdzieś tak 2 miesiące czasu jeszcze dodatkowego i ją ulepszyć. I wtedy ją dopiero Rockstar powinien wypuszczać. I wtedy to by było coś, bo serio, wszystkie pluginy, czy wszystkie wtyczki EMB, czy Shadowy jakieś, czy cokolwiek, ja tak w skrócie kurwa mówię, ale to się nazywa... To są modyfikacje no wizualne w skrócie i to wszystko sprawia, że GTA wygląda prześlicznie, naprawdę. Z czwórki potrafią zrobić tak realistycznie, tak realistycznie zrobili modyfikacje graficzne, że naprawdę w niektórych momentach ta gra wygląda jak, oczywiście, że jest zoptymalizowana do dupy i żeby to wszystko chodziło płynnie, to trzeba mieć kombajn w domu, ale Magnus, spierniczaj, ktoś to musi wygrać w sumie, nie? Gdzie jest ta meta? Jeszcze 3 km. Ale naprawdę to wygląda bajecznie. A serio, więc gorąco polecam, bawcie się w modyfikacje. Ja tam mam parę instrukcji, poradników. Poradniki są na necie, ogólnie poradników jakoś specjalnie robiłem, tylko do San Andreas i do czwórki kiedyś zrobiłem. Tak to mi się za bardzo nie chce, bo to jest dużo przy tym, w piździec przy tym jest roboty, żeby taki poradnik zrobić. Pamiętam, cały dzień robiłem 2 poradniki i jakoś to przeszło, wyszło bokiem, więc sobie darowałem. Ale serio. Zresztą widzieliście tam jakieś na live'ach, coś graliśmy, bawiliśmy się, ale to były takie pierwsze z pierwszych modyfikacji, a teraz już naprawdę modyfikowanie weszło. Ty Magnus, bo kilometr do mety. Dawaj mi go, łykaj typa. No teraz już mnie chyba nie wyprzedzi, znaczy mam nadzieję. A łyknąłem typa, czy lewy zakręt jeszcze? Dawaj. Nie, wygram to, super. Magnus jest zaprogramowany jakoś, żeby mi po prostu uścielać dupsko przed dosłownie finałem, zawsze. On jest... zacny gość, tak jest zaprogramowany, cały czas trzymał się mnie, mimo tego, że naprawdę jechałem super teraz. To była poezja, jak cisnąłem. Cisnąłem i kurczę, okazało się, że i tak daje radę. Jest tak zaprogramowany już. Zadzwoń do mnie. Przyznaj się do porażki. Ja tu mam bączki do zaliczenia. Boże, Lambo, co jest z tobą? Ty masz tył naprzód. Tył na... no, chyba. Nie, wygraj zawody w drifcie, wygraj zawody z Amy, wygraj sprint z Magnusem.
A ja chcę w tym momencie. Dajmy zawody z Amy. Co ona ma? Jeśli ona ma drift, to my się znowu będziemy musieli przerzucić. Ona ma sprint. Weźmy ten sprint, a później się przerzucimy znowu na driftową wersję Aventadorka. Zauważcie, że kurczę, ale strasznie dużo jest driftów w tym momencie. Poprzedni odcinek praktycznie wszystko było na drifcie. A teraz też jest. Tu kolekcja Marko. Wygraj zawody z Amy, dawaj! To road. A pytanie, czym jedzie Amy? Czy znowu swoim Nissanem 240? Czy czymś nowym? O Jezu! To tylko z Amy, czy ze wszystkimi mam wygrać? Jeszcze w dodatku... Oni... Dobra, Lambo... Jeszcze w dodatku zabawy po... Widzicie? Lamborghini po prostu po zakrętach. Bo z tym autem jest ten jeden problem, że on ma po prostu trudność wchodzenia w zakręty. Ale poza tym jest naprawdę całkiem sprawny. Trzeba go wyczuć! Jeśli się go wyczuj. Bo... Co to miało być? Zwykły kierunkowskaz. Po cholerę takie coś dajecie. Muszę troszkę mu odjąć tej przyczepności, żeby lepiej mi wchodził w zakręty. Wiecie, bardziej driftem. On daje rady. Nie ma z tym jakby większego problemu. Dzięki, że mnie siód popchnąłeś. Może przez... Jakiś burdel. I to tak pojedziemy pewnie cały czas. Bo to jak tak tu się zaczyna wyścig, to on będzie cały czas prowadził przez te durne zakręty. Chyba, że w końcu wjedziemy na coś. Jakaś prostka, cokolwiek. Nie po zakrętach, albo przynajmniej te zakręty niech będą właśnie w formie takich łuków. Jezu, obite Lambo. Serio, oni też widzę mają problem. Dobra, ale przebijamy się do przodu. Dobra. Wypad. I Amy została. Tego na swoim Nissanem standard cały czas. Dobra, postarajmy się. Postarajmy się ją wyprzedzić. Jest git, okej. To się liczy. O, i super! W końcu nie mam tej ekipy przed sobą całej. Bo to było ciut dobijające ta ekipa, bo to wyprzedzić cały czas, obijać się przez nich. No, a teraz przynajmniej mam swobodę w zakrętach. Mogę jechać tą stroną ulicy, którą chcę. A nic za dużo nie kombinować, tylko po prostu grzać. Jak tam punkty kontrolne? Jeszcze 3 km. Jak tego nie rozpiździele gdzieś, tego Lambo, to będzie dobrze. Dawaj, dobrze poszło. Tak ma być. Jeszcze mnie tylko... Dogonili mnie, co to ma? Co? Gdzie to napisano? Wy też macie taki program wgrany głupi, że pod koniec, pod metę musicie mnie doganiać. Żebym czuł oddech ważny na plecach. Oczywiście to jest kwestia tego, że adrenalinka jest i trzeba jechać cały czas dobrze. Ale podkreślam. No pieronie, kto cię programował? Żeby mnie tak stresować do końca. Tu odcinek nagrywa, to powinna być specjalna wersja do nagrywania na YouTube, że nie trzeba nic docinać, zawsze wygrywasz. To powinno być tak zaprogramowane, że nawet jeśli jedziesz ostatni, to oni się przed metą zatrzymują. No, ale wygrałem sprawiedliwie. Kolekcja Marco, 12 patoli. Powinienem samochód w końcu ulepszyć, co nie? Kupić do niego jakieś części. Świetny driftowy pociąg, 1000R, sprint, kolekcja Marco, dawaj. Pomiń. Puf. Portowany... Głowice? A zadzwonisz Amy do mnie, czy nie bardzo? Patrzcie, nie chcę zadzwonić. Zobaczmy, jak tam mapa. Co my tu ciekawego mamy?
Konkurs driftu. Próba driftu. Konkurs driftu. Wjechamy. I sprint! To od Magnusa. Jedźmy ten sprint. Jedźmy ten sprint. Mówisz, że stawka będzie wyższa. Ciekawe w jakim stopniu. Będziesz sobie lepszy samochód? Widzę, że wszyscy znajomi z PlayStationa, kurczę, już przejechali te wyniki. Wow, ale popierdziela po tych zakrętach tym swoim małym Porsche. Grzej, 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 bo Magnusa trzeba pokonać. Okej, okay. Widzimy się w garażu, ale ja się teraz uśmiałem z tego, jak to lamo po tych barierkach przeszło. Słuchajcie, on też jest tak zrobiony, że jeśli on mi ucieknie, to ja go nie mam problemu dogonić. To jest tak, nie wiem, zaprogramowane, czy nie wiem, jakiś algorytm wykonuje mniej więcej, żeby on się trzymał mojej pozycji. Tak mi się przynajmniej wydaje, no ale chociaż mu teraz uciekam. Stawiam stówę, że pod koniec mety mnie dojdzie. Nawet jeśli będę jechał fantastycznie, ale nie, aczkolwiek... Kurczę, jak się to wszystko... Spoiler, jak się wypierdolił, wygiął. On zawsze taki wygięty, czy teraz zwrócimy uwagę? Robin dzwoni. To zaraz... Wow! Uff! Się posrałem! Kurde. No, przed całą metą prawie. Dobra, na farcie wygrałem. Okej, okay, luz. Granice prędkości. Od czego to wierzę, że tu jeżdżę, to nie na zmianę, bo cały czas do garażu bym musiał wchodzić. Stop. Jadę do garażu. Po pierwsze ulepszyć, po drugie zmienić na drift, po trzecie jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jaki mam ogólny to jakby ogólne osiągnięcie całej gry. W ilu procentach tam na samym początku? O tu. Sorry baby, this information's currency and you're not willing to pay up. Okay, fine, fine. I will remap your ECU, okay? Just tell me, man, okay? Buddy of mine was maxing at the diner. He saw Travis and Nakai-san. Okay, Spike. You're lying to me? I swear, and I really mean this. Hey. Nakai-san. Koe desu. Yoroshiku ne. Kimi tachi ga uwasa no master builder no futari gumi da ne. Yoroshiku. Yo, I'm Spike. So. Domo. Kare ga okotte ta yatsu da ne. Yeah, what do you say about me? Huh? Shut up, Spike. それぞれの表現は僕らを一緒にさせるからね。でも車は同じものはないし、一台一台それぞれ違うんだよ。Let me explain. Self-expression is what brings us together. No two cars are the same. Each build is different. 車の改造は自己表現だ。Let me show you around.Ona zna chiński, a ja nie. Kurczę. Spoko, stary. Spoko, nie ma sprawy. Takie rzeczy się załatwia. Jakie ciśnienie w oponach mi tylko zmieniasz? Wszystko pierdyknij. W lewo... Może nie
O, tak, tak coś. Bo ostatnio przedobrzyłem. Okej. Okay. No to teraz do lodu zimnego. To mam dobrze. 43. Kup przedmiot, mogę lepszy kupić. Super. A że mam pieniądze, to spoko. Układ paliwowy. Pierdyknijmy. ECU. Elektryka, czy jest coś lepszego? Tak. Później zapłon, mam posiadane chyba DBS. Nie, tu jest ECU. Pokrywa silnika. A co ja tam lepszego, to jakby... O, może to. Wałki, coś jeszcze? To za 5. To nope. To nope. Nitro już chyba nie ma lepszego. Gumy lepsze? Ale nie, co to jest? Przyczepność opon? No nie, nie wiem, nie wiem. O, a tu? Tego nie kupiłem. Do lodu zimnego. To nie. I chyba wszystko. Dobra, Gida, może sobie tym razem koła ciut zmienimy, albo nie wiem, coś. Ej, zobaczmy tutaj w tuningu wyglądu. Co my tu ciekawego mamy? Brak dostępnych części. Dostosuj sylwetkę. A jakieś gotowe ten? Bo często jest tak, że jest gotowa. Gotowy zestaw tuningowy. Jeden taki, ale weźmy go. See you soon. Spike spina znowu? On tu cały czas spina, obraża się, spina i tak to totalnie na zmianę, notorycznie na okrągło i no stop. Boom. Ktoś tu gazuje oponki. Poszedł! Ty chuju! Ty kurczesz! Zaraz się dobiję. Chcesz się ścigać? Konkursik driftu. Rzucę ci wyzwanko. Dobra, nie, my jedziemy drift, tu nie ma co spinać. Dajcie mi coś. Od menu na przykład, bo od niego rzadko co w ogóle jeżdżę. Okej. Jak mam wrażenie, że wypadałoby kończyć odcinek. Nie wiem jaki tam jest czas, bo kurczę, od czasu, gdy nie nagrywam kamerki. No, nie mam czasu, muszę sobie wziąć to gdzieś na telefonie dobijać, czy coś takiego. Też chętnie okno bym otworzył, ale to za chwilę. Okej, okay, ja nie mam... A dlaczego przy mnie nie ma ikonki mojej? Ja się pytam. Bo ja sobie wgrałem swoją i tak jakby gra swojej nie pokazuje. To jest ciul dziwne. Shiroi Kabocha. Let's go! Dosyć długi ten drift podejrzewam. 13 km. Kurde, wyczuj to automati. Ponownie. On teraz jeździ tak szybko, że to na tych zakrętach to już aż przesada. Kocham styl jazdy menu po cienkich zakrętach i po prostu przez miasto. To jest poezja. Jakoś tego nie cierpię, nie znoszę tego. Szeroka droga powinna być. Menu wypad. Twój styl mnie dobija. I to jeszcze ciągle to samo. Dobra, ale teraz przynajmniej wiem jak trasa wygląda. Więc powinno iść nieco lepiej.
Albo i nie. Albo jestem niedorobiony jakiś. No, skręcaj, Lambo, co ja cię nie zmieniłem na drifty. Pewnie, że cię zmieniłem. Można, jak się chce. Ale zaraz ci dogonię, stary. Pryku. Grzej, 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 grzej. Nie wiem, on tu driftuje na tych dwóch zakrętach głupich. Nie, ale tu już tak. Dobra, wiecie co, jak nie zwracam uwagi na punkty, to mi to jakoś lepiej idzie. Patoli, luzik. A nie, tu za wcześnie. To było idealne wejście, ja się pytam, dlaczego nie dostałem punktów. Co, tu nie będę się starał driftować, tylko tu to miejsce akurat postaram się przejechać jak człowiek. O właśnie. A tu nabijanie wychodzi. Mnie ten głupi fragment barierki. Szacun, człowieku. W sumie nie wiem. Menu. Zły kierunek. Zaraz się w... Kurwie, o co tu biega? W którą stronę ja mam jechać? Co to jest za znacznik tam posrany? O, super. Nie w tą stronę. I tak wygrałem. Sram to! Do dupy ten drift! Idiotyczny ten drift. Ważne, że wygrałem, ale co to ma być? Auto jest przesadzone. Do driftu to już jest przesada lekka. Bezprawie 11 tysięcy. Sukces. Ważne, że misja zakończona. Co to jest? Aha, to chyba garaż, czy nie? Nie wiem co. Garaż? Tu, wróć. Tu. Darmowa część numer 2, nowość. Zbierz darmową część, dawaj. Taki bajer. Ej, dobra opcja. Dodatkowa część. Okej, okay, tu kończymy odcinek. Trzymajcie się, miłego dnia. W opisie wszystko. Cześć, na razie, pa.